Brad Pitt jakby od strony takiej, powiedziałbym, produkcyjnej, na pewno dla takiego filmu jak, właściwie dla każdego filmu to jest lokomotywa finansowa, ze względu na to, że Brada Pitta bierze się do filmu, jak chce się go łatwo sfinansować, tak, ze względu na to, że on przyciąga widzów do kina. Tak się składa, że Brad Pitt jest przy okazji zupełnie przyzwoitym aktorem i tutaj to zagrał porucznika Aldo Reyna, który jest taką troszeczkę mieszanką Errola Flynna, trochę Clarka Gable'a, a trochę Ojca Chrzestnego. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze południowy akcent z Tennessee. Tak, w związku z tym jest, i rola jest zagrana znakomicie. Rola jest zagrana znakomicie, co nie znaczy, że jest najlepszą rolą w filmie. Jest przynajmniej jedna lepsza rola Christopha Waltza, Austriaka, który zagrał postać pułkownika Hansa Landy, który, mam wrażenie, chyba nie tylko dla mnie, jest totalnym aktorskim odkryciem, właściwie można powiedzieć kolejnym odkryciem Tarantino, ze względu na to, że no, zagrał w sposób zupełnie odbiegający od standardów. Coś na pograniczu komedii i dramatu. Coś zupełnie rzadko spotykanego w kreacjach aktorskich. Zresztą to zostało docenione w Cannes, ile pamiętam. Tak.